Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Marcin Patela, Słowiańska Agencja Prasowa. W dniu dzisiejszym spotykamy się z niesamowitą osobą, którą jest Monika Maciewicz, pisarka, autorka cyklu powieści o Biwi. Chciała nas Monika zaprosić na trzecią edycję wydarzenia, jaką jest Perunica. Perunica odbędzie się już niedługo. Przywitajmy Monikę i poprośmy ją o to, żeby nam coś opowiedziała o Perunicy. Cześć Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, odbiorców. Perunica w tym roku odbędzie się 13 lipca w tym samym miejscu co zawsze, czyli w wiosce Fantazy. To jest miejscowość Kuńkowce koło Przemyśla. Sobota, 13 lipca. Serdecznie zapraszam. Świetnie. Kogo będziemy mogli, Moniko, spotkać na miejscu? Kogo zapraszacie? Bo tam wiem, że tam mają być i drużyny rekonstrukcyjne, ale to ma być impreza otwarta dla turystów, tak? Jako pokazy. Tak. To znaczy rekonstruktorów zapraszamy już w piątek, mogą już przyjechać, rozłożyć obozowisko, mogą zostać do niedzieli, tam są naprawdę bardzo dobre warunki, dostęp do sanitariatów, prysznica, drewna, a więc wszystko, co rekonstruktorom jest potrzebne. Również w sobotę, jeżeli wcześniej zgłaszali swoją obecność, będą mieli zapewniony ciepły posiłek. Więc to jest oferta dla rekonstruktorów, natomiast gości, turystów zapraszamy w sobotę od godziny 13. Zaczynają się pokazy i będzie można obserwować walki, zmagania wojów, łuczników. Będzie można zobaczyć, jak wyglądało dawniej rzemiosło, więc będą pokazy solowarstwa, będą pokazy filcowania, będzie można zrobić sobie w chacie zielarki kadzidło, będzie można odwiedzić kowala, zobaczyć, jak się dawniej przędło, tkało. To wszystko będzie się odbywało w sobotę. No i również zmagania wojów, a więc trójbój, różne zmagania siłowe, rzut oszczepem, pojedynki, walna bitwa. No i także łucznicy, tutaj dzikie gęsi, drużyna dzikie gęsi wezmą odpowiedzialność za przeprowadzenie turnieju łuczniczego, ale również dzieci, które przybędą, będą mogły próbować strzelać z łuku, więc też dla takich laików, którzy nigdy tego nie robili, też będzie na to przeznaczona odpowiednia przestrzeń. No i będzie również koncert zespołu Jawaryna, będą warsztaty taneczne, wieczorem będzie można pośpiewać przy różnych folkowych dawnych instrumentach, przy ognisku. Także serdecznie zapraszamy. Właśnie widzę, że program Perunicy trzeciej edycji jest naprawdę bogaty i dopakowany tak porządnie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I tu jeszcze takie pytanie mam, ponieważ wielu ludzi przychodzi także ze swoimi najmłodszymi pociechami, tak to mawiamy mikrosłowianami. Co dla nich można to być tam ciekawego na tej Perunicy? No, oferta dla dzieci jest szczególnie bogata, zwłaszcza, że dzieci do 18 roku życia mają wstęp darmowy i dla nich jest strefa, w której będą mogli zrobić test na woja czy też wojowniczkę. Również będzie strefa gry w Chnefa Tafla, będzie można nauczyć się grać w tę starą, historyczną, wikińską grę, ale również będzie gra terenowa dla dzieci, będzie można również wziąć udział w walce razem z wojami, a więc dzieci będą bronić grodu, wojowie natomiast będą go zdobywać. Tutaj główną bronią dzieci będą baloniki napełnione wodą, także myślę, że jest to taka dosyć duża atrakcja i ogromne przeżycie dla dzieci. Czy gdzie będzie można się zatrzymać, jeżeli tam przyjadą takie właśnie grupy obserwatorów? Czy dysponujecie polem namiotowym, czy polecasz jakieś kwatery w okolicy? Gdzie tam można się przespać na czas Perunicy? To znaczy tak, rekonstruktorzy namioty historyczne jak najbardziej mogą rozkładać na terenie wioski Fantazy i wokół wioski, ponieważ jest tam naprawdę dużo miejsca, przestrzeni. Natomiast jeżeli ktoś nie posiada namiotu, to jeżeli wcześniej zgłosi, będzie mógł przenocować po prostu w jednym z domków na podgrodziu, dlatego że wioska Fantazy także dysponuje domkami takimi, które są
przeznaczone dla przyjezdnych. I jeszcze jedna jest informacja, o którą muszę zapytać, ponieważ uruchamiacie coś takiego jak strefa czytacza. Troszeczkę ja już o tym wiem, ale chciałabym, żebyś przekazała to naszym słuchaczom. Bardzo się proszę, Moniko, opowiedz troszkę o strefie czytacza. No, strefa czytacza jest taką nowością. Pierwszy raz ją organizujemy już na taką skalę. Postanowiliśmy stworzyć miejsce na prelekcje, na spotkania autorskie, na spotkanie z książką górnej partii tej wioski, czyli w głównym zamku. I tam będą się odbywać rozmowy, będą miały miejsce prelekcje. Przede wszystkim Grzegorz Gajek, którego promujemy też powieści podczas tej edycji, będzie miał swój wykład na temat roli kobiet w mitach, legendach we wczesnym średniowieczu. Jest to związane właśnie z jego też bohaterką cyklu Tofa i Towe. Również będzie można z nim porozmawiać na temat pisania powieści historycznych, ale także będzie Karol Ozga, autor legend dębickich, będzie miał prelekcję pod tytułem Historia legendą pisana. No i będzie także mój wykład na temat magii ochronnej w kulturze słowiańskiej, więc myślę, że dosyć duży jest wybór prelekcji i każdy coś tam znajdzie dla siebie. Pozostaje nam tylko zaprosić naszych słuchaczy na trzecią edycję Perunicy już 13. Gwarantujemy, że pogoda będzie taka, jaką sobie zamówiliśmy. My pogodę zamawiać i zapraszamy wszystkich serdecznie. 13 lipca. 13 lipca, Kuńkowce, Wioska Fantazy, Perunica trzecia edycja. Zapraszamy Państwa.